Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Rodzice Jezusa chodzili razem do Jerozolimy, do miasta świętego. Oni świętowali razem, trzymali się razem. Zobaczmy, tam gdzie jest miłość, tam bycie z osobą kochaną nie męczy. Nie męczy. Bo tam gdzie jest miłość, tam jest też wyrozumiałość. Tam jest potrzeba bycia. Kiedy ludzi, którzy na przykład są jednego ducha, jednej myśli, stają się jednym ciałem, mam na uwadze sakrament małżeństwa. Józef i Maryja, Jezus, mieli potrzebę przebywania ze sobą, towarzyszenia sobie wzajemnie. I w taki sposób tworzyła się między nimi silna więź uczuciowa i duchowa. Kiedy osoby nie przebywają ze sobą, stają się dla siebie obce. Nie wiedzą, czym żyje ta druga osoba. Tym samym nie staje się ta osoba dla mnie blisko. Ponieważ Maryja i Józef, Jezus, chodzili razem, zdążali w tym samym kierunku, pragnąć osiągnięcia tego samego celu. Oni pragnęli tego samego. Byli dla siebie wsparciem, służyli sobie radą, słuchaniem wzajemnym. Jakie to jest ważne, że kiedy ludzie chcą się rozumieć, powinni siebie wzajemnie słuchać. To jest tak, jak my chcemy rozumieć Boga. Oczywiście powinniśmy prosić przede wszystkim o dar rozumu, dar Ducha Świętego, ale także mieć czas na słuchanie osoby, z którą chcemy być blisko. Maryja i Józef byli szczęśliwi ze sobą. Ludzie, którzy źle się czują ze sobą, nie chodzą razem, ale trzymają się oddzielnie. Żona jedzie na jeden urlop, mąż na drugi urlop. Czasem to może być potrzebne, w tym może być metoda, ale jeżeli tak jest każdego roku, to już trzeba postawić znak zapytania, czy to jest mądre, czy to jest dobre, czy to prowadzi do bycia razem na całe życie. Maryja i Józef szukali Jezusa wśród swoich krewnych. Czasem trzeba powrócić do miejsc, w których już byliśmy, do przeżyć, które nas głęboko poruszyły, aby odnaleźć Jezusa. Do jakich my przeżyć wracamy, do jakich miejsc, do jakich ludzi chcemy słuchać, aby przeżyć rzeczywiście coś wielkiego w wymiarze ducha, spotkanie Boga. Wiemy, że droga do Niego nie prowadzi jedynie w przód, ale także do tyłu, tam gdzie byliśmy, a nie spotkaliśmy Go. Czasami trzeba się cofnąć. Mówimy, nie zawsze idziemy do przodu, ale też czasami cofamy się, czyniąc refleksję, jakie błędy popełniliśmy,
co powinniśmy naprawić, aby nasze życie nie odstawało od tej relacji z Chrystusem i Kościołem. Być może kluczem jest ból serca, żeby odnaleźć Jezusa na nowo. Kluczem do odnalezienia Pana Boga jest odczucie wielkiej tęsknoty za Nim. Ból otwiera serce, poszerza jego wrażliwość, umożliwia widzenie. Maryja z Józefem wracają. Człowiek przeważnie wraca do spraw, które albo go ucieszyły, albo go zabolały w sercu. To, co w dzisiejszym Słowie Bożym jest dla nas takie niezwykłe, to to, że Maryja nie szuka sama. Nie posłała Józefa, aby znalazł 12-letniego syna. Oni idą i szukają razem. I w tym jest także ich siła. Bo to, co czynimy razem, nieprzymuszeni, jest znakiem naszej miłości. Maryja i Józef nie odczuwają radości. Oni do radości zdążają przez ból. Do radości przez ból. Wzruszające są te słowa Maryi do Jezusa. Dziecko, dlaczego nam to zrobiłeś? Nie wyrzut, lecz pytanie. Dlaczego to uczyniłeś? Nie oskarżenie, lecz dzielenie się tym, czym żyli przez ostatnie dni. Bólem serca. Niejednokrotnie żyjemy bólem serca. Przez tydzień, miesiąc. Niebezpieczne jest to, kiedy ten ból serca się wydłuża. Bo człowiek dla normalnego życia, normalnego funkcjonowania potrzebuje zarówno bólu, cierpienia, jak i też radości, pokoju serca. Oby tego bólu w naszym życiu było jak najmniej. Tenże ból otwiera ich na przyjęcie prawdy, że Jezusowi chodzi o Ojca. Zawsze najważniejszy jest Ojciec. Nie zrozumieli tego. I to była też zapewne nowa przyczyna ich bólu. Syn taki bliski, taki chłopiec, taki serdeczny, taki czuły, bliski, a równocześnie daleki, przez to, co mówi, przez to, że nie mogą go jeszcze zrozumieć. Niekiedy uznaję, że nie rozumiem Jezusa. Co jest nam potrzebne w naszym życiu, żeby zrozumieć? Ból i posłuszeństwo. Te dwie sprawy. Tak jak w jego postawie, jak w postawie Maryi i Józefa ból, a w postawie Jezusa posłuszeństwo. To jest dopiero ta całość, która służy dorastaniu, do posłuchania Ojca. Zgoda na szukanie Jezusa nierozdzielnie łączy się z bólem. Przebywanie z Nim, z posłuszeństwem. My kochamy Go, kochamy naszego Pana w bólu i w posłuszeństwie, jak Maryja i Józef.